Telewizja w Polsce.pl. To są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Zastanawiamy się w tym punkcie naszego programu nad przyszłością większości sejmowej Zjednoczonej Prawicy, nad tym, czy ona zostanie utrzymana. Kto chce rozbić Zjednoczoną Prawicę? Śmiało stawiamy takie pytanie, bo wczorajsza decyzja Lecha Kołakowskiego o tym, by wystąpić z klubu Prawa i Sprawiedliwości, rodzi właśnie tego rodzaju pytania. O szczegóły pytamy Krzysztofa Sobolewskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Halo, dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan poseł jest w Sejmie, tak? Czy to jest zdalne głosowanie dzisiaj? Jestem na Nowogrodzkiej zdalnie, ale na 12 muszę być w Sejmie, także... No właśnie, sytuacja jest bardzo ciekawa. Czy ta większość zostanie utrzymana? To jest kluczowe pytanie, które stawiane dzisiaj parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan sądzi? Panie redaktorze, znaczy tu nie mam wątpliwości co do tego, że większość zostanie zachowana i no, dzisiejsze głosowanie już w Sejmie pokazały, że ta większość jest. Natomiast rzeczywiście wczorajszy dzień przyniósł, no, okazuje się, że troszkę emocjonalne wystąpienia niektórych parlamentarzystów, niektórych posłów. I z biegiem czasu okazuje się, że te emocjonalne wystąpienia zamieniły się w normalną, spokojną, merytoryczną dyskusję i efekt jest taki, że w dniu wczorajszym tutaj postanowieniem rzecznika dyscyplinarnego zostali odwieszeni w prawach członka PiS 13 parlamentarzystów. No, jeszcze tylko jest dwóch zawieszonych. Jest to pan minister Ardanowski i pan właśnie poseł Lech Kołakowski, ale być może dzisiejszy dzień zmieni tę sytuację też na plusy. Na plus, to znaczy, że odwieszony zostanie były minister Jan Krzysztof Ardanowski. Tak, tego nie powiedziałem, natomiast te postępowania dyscyplinarne zostały w dniu wczorajszym umorzone po wyniku rozmów i wyjaśnienia sytuacji, która stała za tym, że zostały te osoby zawieszone. Natomiast jeszcze w przypadku dwóch panów posłów, pana ministra i pana posła, no jeszcze to postępowanie trwa i trwają też rozmowy. Czyli jest szansa, że Lech Kołakowski wróci do Prawa i Sprawiedliwości i zostanie odwieszony także były minister rolnictwa. Przypominam tylko jeszcze jedną rzecz, chciałbym powiedzieć, że to oczywiście pan poseł Rano wczoraj wspomniał o tym, że składa rezygnację, natomiast taka rezygnacja nie wpłynęła, dlatego mówię, że mam nadzieję, że była to bardziej emocjonalna wypowiedź niż taka, za którą miałyby iść konkretne działania. I rozumiem. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień ten temat zamknie. W takim razie posłuchajmy tej emocjonalnej wypowiedzi, byśmy wiedzieli, o czym mówimy. Lech Kołakowski w RMF FM wczoraj. Ilu was będzie? To znaczy, to jest pytanie proste. Czy zakładacie koło? Do koła, przypomnijmy, potrzeba trojga posłów co najmniej. Tak, jest to grupa w tej chwili kilku osób. Rozmawiamy. Rozmawiamy w tej chwili o nazwie koła. No właśnie, rozmowy o nazwie koła. W ten sposób wypowiadał się wczoraj Lech Kołakowski, na poważnie mówiąc o tym, że będzie miał jeszcze kilka osób do tego, by założyć to koło. Jak rozumiem, te rozmowy trwają, jak rozumiem, bo w Rzeczpospolitej dzisiaj czytamy, że Lech Kołakowski narzekał na to, że nie mógł dodzwonić się, skontaktować się z Jarosławem Kaczyńskim, czy także z prezesem Prawa i Sprawiedliwości te rozmowy trwają? Już dzisiaj? Panie redaktor, co do szczegółów, to jak to mówią, takie rozmowy lubią ciszę, więc nie chciałbym tutaj mówić o szczegółach. Są, tylko lubią natomiast, ciszę. Natomiast panie redaktor, oprócz tego, że cieszy nas to, że ta wypowiedź pana posła Kołakowskiego z dnia wczorajszego miała bardziej emocjonalny charakter, to też no, stawialiśmy pytanie panu posłowi Kołakowskiemu, ale też osobom, które ewentualnie, bo z moich informacji wynika, że do tego koła jednak daleko, na szczęście, więc stawialiśmy pytanie, czy chcą się takimi działaniami ewentualnie podejmowanymi wpisać w scenariusz pisany przez między innymi panią Lempart, która dąży do tego, żeby obalić rząd,
A wiemy, że z panią Lempart współpracuje pan Kołodziejczyk, a na niego powołuje się pan poseł Kołakowski. No, nie wyobrażam sobie, aby pan poseł Kołakowski za kilka dni w Łomży czy w Zamberowie stanął na manifestacji razem z panią Lempart i na policzku miał narysowaną tą już błyskawicę, symbol, który odwołuje się do tych najgorszych czasów, lat wojny, do czasów Hitlerjugend. Więc no, postawione zostało pytanie i mam nadzieję, że nie było to celem ani ta wypowiedź, ani ewentualne działanie, jeśli takowe podejmowane były przez pana posła Kołakowskiego. Celem nie było wpisanie się w ten scenariusz pisany przez panią Lempart, ale wiemy, że scenariusz pisany przez panią Lempart nie jest jej scenariuszem, a za panią Lempart stoją jeszcze inne osoby. I to jest też taka odpowiedź troszkę, że na pytanie, kto chce rozbić Zjednoczoną Prawicę, nie od dzisiaj oczywiście, natomiast jest to też jeden z elementów, którego celem jest rozbicie Zjednoczonej Prawicy, obalenie rządu, no i przejęcie władzy w Polsce w taki, a nie inny sposób, bo przypominam, że niecały rok temu suweren, czyli naród, zdecydował o tym, aby mandat do rządzenia powierzyć Zjednoczonej Prawicy. No właśnie, bo chciałam zapytać o przyczyny tej emocjonalnej reakcji Lecha Kołakowskiego, jednego z parlamentarzystów jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, bo nie wiemy, czy ta deklaracja pociągnie za sobą reakcję, czy też nie, działanie, czy też nie. Natomiast pytam o to dlatego, że sam Lech Kołakowski mówi, powodem jest piątka dla zwierząt. No właśnie, a emocje wokół piątki dla zwierząt wydaje się nieco już opadły, prawda? Dzisiaj mówimy, panie pośle mówi o strajku kobiet bardziej jako o tym wydarzeniu, które budzi emocje, czy też może być nawet przyczyną tego, co powiedział wczoraj Lech Kołakowski, mieć swoje powiązania w tym, co mówi pan Kołodziejczak. Natomiast piątka dla zwierząt i przyszłość tej ustawy przecież w zasadzie dzisiaj już niepewna. Czy Lech Kołakowski twardo broni właśnie tej ustawy? Jest pan o tym przekonany? Czy pani redaktor, trudno mi odpowiadać za pana posła Kołakowskiego. Oczywiście słyszałem wczoraj. Ale zna pan nastroje w środku Prawa i Sprawiedliwości. Znam kulisy też. Natomiast jest to oczywiście sprawa bardziej złożona niż tylko sam projekt ustawy, ale dlatego w tym momencie trwają i rozmowy, i które mam nadzieję, że doprowadzą do osiągnięcia takiego porozumienia, które zakończy ten, no mam nadzieję, krótki dwudniowy spektakl pod tytułem, czy jest większość, czy nie ma większości, czy Prawo i Sprawiedliwość rządzi, czy wcześniejsze wybory i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym uda się ten temat zamknąć i skupić się na tym, co jest w tej chwili najistotniejsze. Jak wiemy, najistotniejsze jest walka z pandemią koronawirusa. No właśnie, pandemia koronawirusa, ale także kilka innych czynników wpływających także na sondaże, o które chciałabym także pana zapytać. PiS-owi nieco spadło poparcie, choć te nowe sondaże, zależy na który spojrzeć, pokazują nieznaczne odbicie. Jednak no, z poparcia liczącego ponad 40%, dzisiaj mówimy o poparciu liczącym ponad 30%, więc jest to znaczna różnica. Co na to wpłynęło? Pańskim zdaniem, czy Prawo i Sprawiedliwość ma plan, jak wyjść z tego kryzysu? Czy można mówić dzisiaj o kryzysie? Panie redaktor, zawsze podkreślam, że sondaże nie wygrywały, nie wygrają, nie wygrały, nie wygrają też wyborów i podchodzę do nich zawsze z dystansem, bo pamiętam czas, kiedy w 2016 roku, początek 16, po wygranych wyborach w 2015 roku ukazał się sondaż, w którym Prawo i Sprawiedliwość przegrywało z Nowoczesną. I też były głosy, że to już koniec, że spada poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście teraz są kolejne sondaże.
Panie tak, to jeśli ktoś chce przekazać albo chce coś osiągnąć, to zazwyczaj posługuje się sondażami, które mają pokazać, czy pozycję danego podmiotu partyjnego, politycznego w skali kraju, czy dane opinię publiczną i jej ocenę rządu. Natomiast oczywiście możemy tutaj na pewno powiedzieć, że sytuacja, kiedy kraj zmaga się z, Polska zmaga się z walką z pandemią koronawirusa i trwa to już, można powiedzieć, od marca, to i społeczeństwo jest zmęczone tym i nastroje się pogarszają, a wiadomo, że wtedy głównym winowajcą w cudzysłowie tego jest ten, kto rządzi. I to jest oczywiście sytuacja, z którą musimy się liczyć i liczymy się. Natomiast to prawda, ale tak mówię, sondaże... jeszcze właśnie strajk kobiet wywołany, można powiedzieć, takim impulsem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego i w tle piątka dla zwierząt, więc nie tylko pandemia. To oczywiście są inne rzeczy, ale główną jest oczywiście pandemia i to, że w tej chwili społeczeństwo jest zmęczone, bo jest zmęczone, bo to jest szósty, siódmy miesiąc walki z pandemią, ósmy już nawet można powiedzieć, i Bogu dzięki te ostatnie wyniki są na poziomie takim, że można powiedzieć, że być może coś jest, jakieś światełko w tunelu, ale to też trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do tego i bez chwili optymizmu. Natomiast plan Zjednoczonej Prawicy oczywiście jest na planowaliśmy i tą jesienną ofensywę programową. No niestety troszeczkę nam w tej chwili plany pokrzyżowało i sytuacja ta związana z pandemią koronawirusa, ale i ta sytuacja związana chociażby z wczorajszym dniem. Ale mam nadzieję, że to jest tylko kwestia przesunięcia, niedługiego przesunięcia w czasie i będziemy mogli to, co planowaliśmy, a mieliśmy dużo planów związanych z jesienną ofensywą programową, zostanie tylko przesunięte w czasie i to nie nieodległym czasie. Mam nadzieję, że to jest kwestia kilku dni, może tygodni maksymalnie. Co do tej ofensywy, szczegółów ofensywy programowej, tak? Kilka dni, kilka tygodni, czy miał być wielki kongres Prawa i Sprawiedliwości, spotkanie. Natomiast no, w dobie pandemii chyba będzie to niemożliwe. Jak to będzie wyglądało? Kiedy szczegóły w takim razie? Panie redaktor, szczegóły to już wstępnie mówiliśmy o tym, co chcieliśmy i co chcemy w ramach tej jesiennej ofensywy programowej na pierwszy rzut, tak powiem, wprowadzić do Sejmu. No tutaj pandemia koronawirusa pokrzyżowała nie tylko to, ale pokrzyżowała też i kongres wyborczo-statutowy Prawa i Sprawiedliwości. Musieliśmy go przesunąć na, mam nadzieję, początek roku, jeśli sytuacja z pandemią będzie wyjaśniona albo wyklaruje się w ten sposób, że będziemy mogli stwierdzić, że jesteśmy już po. A to wszystko jest to połączone. W tej chwili, panie redaktor, powiem tak, jak to takim troszkę językiem może wojskowym, przegrupowujemy szyki, sprawdzamy tabory i mam nadzieję, że po tym sprawdzeniu i przegrupowaniu będzie można powiedzieć, że wojsko jest gotowe do następnych działań taktycznych. Wojsko Zjednoczonej Prawicy gotowe do następnych działań taktycznych. Tu stawiamy kropkę, tą deklaracją kończymy, deklaracją pana posła. Krzysztof Sobolewski, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie redaktor. Spokojnego dnia życzę pani i państwu. Spokojnego dnia, dużo zdrowia i panu posłowi i wszystkim państwu, naszym widzom. Dziękuję serdecznie za uwagę w tym punkcie naszego programu. Za chwilę wracamy, bo jeszcze przed nami kolejne gorące pytania.